Dobra. Nie pijesz, Jacek. Dobra. Zobacz, się kurwa, jak się zachowałeś, jak mamę zabierali. No. No. Chleje. Policjant powiedział za to, że go naruszyła jego nietykalność, ją powinęli. Ja jako jedyny wystartowałem, złapałem go. Nie mówiłem. Ty kurwa, co? Pierwsze co? Sprzedawałeś nas przez telefon, ciocia dzwoniła, to nagle. Daniel. Więcej gadałeś przez pół godziny niż przez 5 lat na streamie, ty. Piłeś? I się zastanów, kurwa, czy zasługujesz, żeby z nami żyć. Nie, już nie. No bo ja myślę, że jeżeli się kogoś kocha, siedzieliśmy w więzieniu przez ciebie, bo taka prawda. Może, nie wiem, nieumyślnie to tam, wiesz, wyszło. Ale po takiej akcji, nie, intuicyjnie, jeżeli się kogoś kocha, to powinieneś ją mamę złapać, wspierać, kochać, powinieneś powiedzieć, zostawcie ją, wiesz, a nie jesteś jak słup. U mnie mega straciłeś w oczach. Czekaj, blachy mi tak. Trzech, kurwa, facetów, twoją kobietę, kurwa, zginali, butami ją napierdalali, ale z mama walczyła, uszalił to, co się stało. To nie jest już żarty po więzieniu. Człowieku, rok więzienia siedziałem przez ciebie. Ja. Wykorzystaj może twoją chorobę, chuj, w to ja ci wybaczyłem, ale... Daj mi to obejrzeć, bo ja powiedziałem jedno. Teraz nie dam nie, się, nie dam skrzywdzić swojej rodziny. Śniącyma. Przestraszyłeś się i się zaśmiałeś. Specjalnie to robi. A wiesz co, dzielnicowy mam je zarzucił dzisiaj, jak wróciłeś z Bel? No. Nie. No. No. Ty kurwa facet, masz żonę, miałeś w sumie tyle dzieci, że się nad tobą mama znowu znęca. Weź się człowieku, bądź w końcu mężczyzną. Co tam szukasz? Człowieku. Ja nie da rady, kurde, jak chciałem z etalami posłuchać. Idź Jacek zapalić, chcę za to wejrzeć. Kurde, no nie, dobra. Dlaczego ty nie potrafisz od tylu lat sam powiedzieć od siebie, nie wiem, gości, nie wiem, powinnali, że źle, niepodstawnie, gości kocham się. Mówiłem. Ej, bo go jebiecie przez cały czas na każdym kroku. Jak go jebiecie? Człowieku, ja go wpuściłem, przez niego poszliśmy do więzienia, mama go przyjęła. Siedziałem w więzieniu, znalazł pracę, ma swoje życie, nie gadam do niego prawie, nic mu nie robię. No dobrze, nie wygnoimy Jacka, jak powiedział Radek, potwierdził to. To powiedzcie mi tak, dlaczego tutaj Jaca mieszka? Ma pracę od kilku miesięcy, zarabia 5 tysięcy miesięcznie, ma rentę. Dlaczego się nie wyprowadzi, tylko daje pieniądze mojej mamie, a mama pije piwa. Pokazałem wam wczoraj nagranie, że ma 12 butelek i tak dalej. Jacek, dlaczego się nie wyprowadzisz, jak masz zarobek, masz pracę? Dobrze, ja mam tylko przez miesiąc, zapierdalam cały czas. Ja tu sam. Jacek ci poleje. Mam 3000 przez miesiąc, kurwa. No, robię co się da. Weekend, nie weekend, jadę do Daniela. Więc naprawdę zróżną się to. Dobra, Radek, słuchaj, masz dziewczynę, powiedzmy Magdę, na przykład. Mieszkasz z nią 10 lat. Ty się nad, ona się na tobą znęca, kochasz ją, dobra, ona idzie do więzienia na 8 miesięcy, wracasz, to jest jej mieszkanie, utrzymuje cię, mijają kolejne 2 lata, znowu się ona tobą znęca niby, no i znowu ona idzie do więzienia, drugi raz. I znowu Jacek cały czas tu mieszka, w sensie, no, kurczę, powinien być jakiś zakaz sądowy, jeżeli na tobą się znęca dziewczyna, i to jest, wiesz, sądownie udokumentowane, tak. Idzie do więzienia, okay. I wraca do ciebie z więzienia i dalej się na tobą znęca, to kto popełnia błąd? On prowokuje, że tak, ja z sobą się tego bałam, z Mariuszem się tego bałam, o to chodzi, on prowokuje. Przemoc psychiczna, to dlaczego ofiara przemocy psychicznej nadal mieszka z osobą, która się nad nim znęca? Syndrom Sztokholmski. Nie wiem. To kurwa na odwyk, psychiatryk czy cokolwiek. Ja się znęcam niby, sądownie. Ej, gdzie? No i zobacz. No jest. Ja się znęcam niby nad dziewczyną, powiedzmy, idę na rok do więzienia czy na 8 miesięcy i wracam do niej. Czy to jest normalne na przykład? Jeżeli ktoś naprawdę się znęca, facet nad kobietą, to kobieta, jeżeli czuje, nie wiem, strach, jakąś przemoc, broni się. No jo, ale to jestem szaty. Żebyście pomawiać? Ale że... No jo, no to kurwa, bez przesady. Dobra, widzowie, pani Gosia znęcała się nad Jackiem całe życie. Jacek wielce poszkodowany, wielka ofiara. Śpi z nią w łóżku cały czas. Jest good good. Żyją tutaj 10 lat. Jest good good. Jacek oczywiście, kurwa, wiecie, psychicznie dojeżdżany. No. Śmieje się, pracuje. I tak dalej, i tak dalej. Tak. To leci na całą Polskę. Na całą Polskę. W 2 tygodnie mamy 10 milionów wyświetleń. No. Mamy 1 000 000 unikatowych widzów. Tyle nie ma na telewizjach. Nie wiem, czy Polsa, czy coś, to przez dobę. Jeżeli mu się dzieje krzywda i nagle cały czas mama niby się nad nim znęca i ogląda to cała Polska, to dlaczego
na to pozwala policja, sądy, żeby był dojrzany psychicznie, rozumiesz? No. Jeżeli mu się dzieje krzywda psychiczna, fizyczna, jest ofiarą, dobra, to dlaczego nikt go nie weźmie, nikt go nie uratuje? Jestem po policji, mam jakieś pizdykła pod lochami. Zresztą się na mną. No jaca. Dobra, już nie chodzi o to o więzienie, o mamę, o mnie, ale jak ty sam możesz sobie pozwolić na to, żebyś był, nie wiem, kozłem ofiarnym, żeby twoje imię i nazwisko było jako ofiara, jako facet? Tak się nie możesz dawać. No kurde, no, byś powiedział swoje zdanie. Powiedziałem. Ale ty milczysz, pracujesz, no dobra, szanuję to. Szanuję, że zostawcie pracujesz. Ją, tylko to słyszałam. Cały czas mówiłeś. Jednak 10 lat tu mieszkasz, nie? Przez ile lat pracowałeś? No pracujesz, no powiedzmy, na czarno, bo masz tą rentę, alimenty płacisz, chuj tam, nie znam twoich dzieciaków. Rodzina cię zostawiła zdrawska, nie masz w ogóle spadku. Ja też ci pomogę odzyskać ten spadek po rodzicach twoich, bo zasługujesz na to, bo jesteś też ich dzieckiem. Się, no, kurwa... Już płacze alkohol, już się zaczyna. Ogólnie spokojnie, spokojnie. No ale to rozmowa jest na szerzu, ale... Jacek, nie możesz się kurwa dać, bo nie ma tu miejsca na słabe osoby. Tyle przeżyliśmy i już więcej nie możemy przeżyć. Już jest za dużo. Ja mam prawie 30 lat w sierpniu. Przeżyłem bardzo dużo, czy wiesz, Agnieszka, takie dobra, już nie swoje dobra, sprawy. Puść, wspierałeś mnie, jak mamy nie było. No, racja, ma nagrywaliśmy, racja. Ale Jacek, nie możemy się dać, bo nas niszczą. Ciebie też niszczą. Mi się wydaje, że ciebie też to męczy wszystko. Tak. No. Musisz, kurwa, nie wiem, odzywać się jakoś, nie wiem, no. Pokaż, Jacek, że jesteś facetem. Kochać, Jacek. Jesteś zazdrosny o takiego Mariusza. Jest, no. Jest. Ty myślisz, że Mariuszowi stanie, czy co, że gorszy poderwie? Co, to jest alkoholik. Mu nie staje, kurwa. Nie. Jaca, daj sobie spokój. Mu nie staje. Co tego byście? Jaca, on jest nieprzytomny. Trzeba po ciebie, a ty Jacek jesteś komando z wojsku, bo jest... Ja tyle byście. Dasz radę, kurwa. Ty jeszcze pożyjesz. Ja w ciebie wierzę. Ale co jest najlepsze? Słuchaj. I o co mi kurwa chodzi? Bo ja potrafię kochać, straciłem przez to, naprawdę chciałem nagrywać, to było moje marzenie, bo tym się odnalazłem, ale dla mnie osoba, którą kochałem, była na pierwszym miejscu. I osoba, która by do mnie powiedziała, Daniel, ratuj mnie, a to było Jacek, ratuj mnie, zrobimy wszystko, żeby...